Sandomierz to jedno z najstarszych miast Polski. Leży u brzegów Wisły, największej polskiej rzeki. W średniowieczu było niszczone przez Tatarów, kiedy to śmierć męczeńską ponosili mieszkańcy miasta oraz sandomierscy dominikanie. Miasto było odbudowane przez polskich królów oraz samych mieszkańców. Do dziś zachowała się piękna starówka oraz starożytne kościoły. Nasze miasto odwiedził w 1999 roku papież Jan Paweł II. Moi drodzy, Kościół jest wspólnotą, a zarazem domem, gdzie każdy może czuć się dobrze, gdzie każdy może spotkać przyjaciół. Cieszę się, że z okazji Światowych Dni Młodych przyjedziecie do naszej diecezji. Znajdziecie tutaj waszych rówieśników, którzy przygotują wam wspaniałe przyjęcie. Będziemy razem modlili się i cieszyli obecnością Chrystusa Zmartwychwstałego pośród nas. Czekamy na was. Katedra Sandomierska to najbardziej cenny skarb tego miasta. Została wybudowana w XIV wieku przez jednego z królów polskich, Kazimierza Wielkiego. Wewnątrz zdobią ją bardzo cenne malowidła, zwane freskami, które zostały namalowane przez malarzy ze wschodu, sprowadzonych tutaj przez króla Władysława Jagiełłę. Na ścianach bocznych znajdują się obrazy przedstawiające męczeńską śmierć mieszkańców podczas najazdów tatarskich. Dominikański kościół pod wezwaniem świętego Jakuba został wybudowany około 800 lat temu i jest najstarszym z zachowanych sandomierskich kościołów. Jego historia i zabytki w nim gromadzone urzekały wielu znanych Polaków. Dziś zwiedzający go turysta dostrzeże oryginalne piękno tego miejsca, które jest żywą historią minionych wieków i świadectwem wielkiej wiary przeszłych pokoleń. To właśnie tutaj męczeństwo ponieśli sandomierscy dominikanie, wymordowani przez Tatarów. Kościół świętego Michała wraz z zespołem dawnego klasztoru benedyktynek został wzniesiony w XVII wieku. Przez kilka wieków modliły się w nim siostry benedyktynki. Dziś jest on kościołem seminaryjnym, gdzie do kapłaństwa przygotowują się przyszli księża. Pierwotnie kościół świętego Pawła został zbudowany w XIII wieku. Po pożarze zbudowano nowy, murowany. Znajduje się on przy ulicy Staromiejskiej, niedaleko wąwozu świętej królowej Jadwigi oraz kościoła dominikanów. Wokół niego toczono bitwę podczas I wojny światowej. Sandomierz to szczególny rejon. To właśnie tutaj są najpiękniejsze sady owocowe. Prawie co trzecie jabłko w Europie pochodzi właśnie stąd. Dziś te sady skąpane są w kwiatach. Jednak gdy będziemy was gościć, będą one pełne soczystych i smacznych jabłek. Dlatego warto nas odwiedzić i ich spróbować. Będziemy śpiewać, będziemy klaskać.
No właśnie tutaj, przy pomniku świętego Jana Pawła II, upamiętniającym jego wizytę w naszym mieście, już za rok spotkamy się z naszymi gośćmi, którzy przybędą do naszej diecezji na wspólnej mszy świętej i przyjacielskim spotkaniu. Będziemy się przygotowywać, wspominając świętego Jana Pawła II, do wyjazdu na spotkanie z papieżem Franciszkiem w Krakowie. Stiamo aspettando. Nosotros os invitamos a San Domingo. Vos esperamos aqui. Nós vos invitamos a San Domingo. Vos invitamos isso. We are inviting you to San Domingo and we are waiting for you here. Wir laden euch zu uns nach San Domingo ein. Wir warten auf euch.